Dzień dobry Państwu, Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Grzegorzem Małyniukiem, prawnikiem, doktorantem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z Katedry Prawa Karnego, asystentem sędziego w Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Tematem będzie odpowiedzialność prawna i organizacji, zasady odpowiedzialności prawnej organizacji, jak i opiekunów w organizacjach, które prowadzą miejsca spędzania czasu wolnego dla dzieci, tak to bym określił może bardzo obszernie. I jeśli można o pierwsze pytanie, właśnie ja to nazwałem tak bardzo obszernie, ale temat trzeba było uszczegółowić. Co z tymi formami prowadzenia takich miejsc? Formy prowadzenia takich miejsc są bardzo różnorodne, natomiast wszystkie te formy można ująć w jedno pojęcie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci, o której mowa w artykule 71 ustawy o pomocy społecznej. Pod to pojęcie podpadać będą wszelkie formy świetlic, ognisk, kółek zainteresowań i tym podobnych placówek świadczących pomoc, czy to wychowawczą, czy edukacyjną dla dzieci. Z drugiej strony przepis, chociaż jakaś placówka będzie spełniać tą definicję, to przepis nie wymaga, żeby taka placówka spełniała wszystkie wymagania w ustawie o pomocy społecznej, o ile, tutaj warto, żebyśmy podkreślili, zapewne o ile ta świetlica, tak to ją nazwijmy, jest prowadzona ze środków prywatnych przez na przykład takie stowarzyszenie zajmujące się opieką nad dziećmi, czy też wsparciem dzieci. Zgadza się. Zasadniczo ten artykuł 71 nie zawiera definicji takiej placówki. On zawiera definicję formy działalności gminy poprzez właśnie taką placówkę. On nazywa ten przepis, artykuł 71 ustawy o pomocy społecznej, mówi nam, że gmina może prowadzić działalność z zakresu właśnie pomocy społecznej poprzez prowadzenie na przykład takiej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i podaje definicję takiej placówki prowadzonej przez gminę, czy też na zlecenie gminy. Natomiast podmiot, który prowadzi taką działalność nie na zlecenie gminy, nie będzie uznany za placówkę wsparcia dziennego dla dzieci w rozumieniu artykułu 71 ustawy o pomocy społecznej. I tutaj warto chyba to podkreślić od razu, że taki podmiot nie będzie ponosił odpowiedzialności, którą byśmy mogli nazwać odpowiedzialnością administracyjną, za niespełnianie tych wymogów, bo, że tak powiem, nie ma pieniędzy gminnych, nie ma zlecenia zadania, nie ma też w tym zakresie odpowiedzialności przed gminą. Zgadza się, nie ma odpowiedzialności administracyjnej. Ale jeśli tak byśmy sobie nazwali teraz tą sytuację, która się w Krakowie również zdarza, jeśli mamy do czynienia z taką, nazwijmy to, dziką świetlicą, tak? Czyli takim miejscem prowadzonym przez organizację właśnie nie za pieniądze publiczne, nie na zlecenie gminy, tylko tak po prostu z własnej woli ma lokal i organizuje czas wolny dzieciom, które często, jak wiemy, niestety są bez wsparcia za to rodziców, bez jakiejś ich opieki i w tym momencie dochodzi do przejęcia tej opieki przez tą organizację. Jak tutaj ta odpowiedzialność może się kształtować? Ta odpowiedzialność, powiem szerzej, ta odpowiedzialność nie tylko w przypadku takiej świetlicy prowadzonej bez zezwolenia gminy, czy też placówki gminnej, kształtuje się w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej, czyli odszkodowawczej, zasadniczo tak samo. Ponieważ to nie jest odpowiedzialność za prowadzenie placówki, tylko jest to odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi. W takiej sytuacji prowadzący taką placówkę, jeszcze raz powtórzę, niezależnie od tego, czy jest to placówka gminna, czy też prywatna całkowicie, odpowiada za dobro dzieci, które znajdują się w tej placówce. Odpowiada za wszystko, co takiemu dziecku może się w tej placówce, podczas pobytu w tej placówce stać. Odpowiada za to cywilnie i odpowiada za to karnie, ponieważ podejmując się opieki nad takim dzieckiem, czy to za zgodą rodziców, czy też bez takiej zgody, wyraźnej, czy nawet domniemanej, on podejmuje się opieki nad tym dzieckiem. W takiej sytuacji staje się on gwarantem dobra dziecka, staje się on zobowiązanym do chronienia go przed wszystkimi niebezpieczeństwami, jakie mogą się zdarzyć,
W zakresie odpowiedzialności karnej nie ma to żadnego znaczenia, czy dziecko ma zgodę na przebywanie rodziców w takiej placówce, czy też nie. W zakresie odpowiedzialności cywilnej ma to znaczenie jedynie wtórne, ponieważ zakres odpowiedzialności, to znaczy to, za co prowadzący placówkę będzie odpowiadał, jest taki sam. Zmienia się tylko podstawa prawna. Albo będzie to odpowiedzialność za wykonanie umowy z rodzicami, oświadczenie opieki dziennej, albo też będzie to odpowiedzialność za tak zwane prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, o którym mowa w artykule 752 i następnych Kodeksu Cywilnego. I w ten czas, jak rozumiem, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, tutaj rozmawiamy wtedy o odpowiedzialności naszej fundacji czy stowarzyszenia, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to wtedy rozmawiamy o odpowiedzialności osobistej tych naszych opiekunów, czy to są wolontariusze, czy zatrudnieni pracownicy. Tak, tak, oczywiście, stanowczo. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności cywilnej, no to odpowiada podmiot prowadzący placówkę. Przed tymi rodzicami. Przed tymi rodzicami, czy też raczej również docelowo przed tymi dziećmi. Co prawda one będą oczywiście reprezentowane przez rodziców, ale to właśnie dobro dzieci przede wszystkim mamy mieć na względzie. Natomiast w zakresie odpowiedzialności karnej oczywiście odpowiedzialność ponosić będą poszczególni wychowawcy, którzy nie wykonali swoich obowiązków. Rozumiem. I tutaj ewentualną podstawą roszczeń wobec naszej organizacji jest artykuł 471 i następny z Kodeksu Cywilnego, czyli nienależyte po prostu wykonanie albo niewykonanie swoich obowiązków. Dokładnie czy to z tytułu tak. tej umowy, a czy to też, co się często zdarza w mieście w przypadku takiej aktywności, z tytułu tego prowadzenia spraw cudzych bez zlecenia. W tym momencie, to warto chyba podkreślić, to jest prowadzenie spraw tych rodziców, bo to jest zastępstwo opieki nad dziećmi za rodziców, tak, a nie tych dzieci. Jakby, czyli tutaj jest interes rodziców najważniejszy, jak rozumiem. Tak, zgadza się. Opieka nad dziećmi to jest obowiązek i interes rodziców tych dzieci. Jeżeli ktoś wykonuje ten obowiązek za nich, to albo wykonuje umowę z rodzicami, którą zawarł, albo też zajmuje się sprawami tych rodziców, w tym momencie sprawą wychowania dzieci, czy też opieki nad dziećmi, bez zlecenia i jest wtedy zobowiązany również do wykazania należytej staranności. Rozumiem. Tutaj jedyne, co mnie nurtuje, to ta kwestia tej należytej staranności. Według jakichś zasad należałoby uznać zapewne, co to będzie ta należyta staranność. Rozumiem, że w przypadku tych gminnych ośrodków opieki dziennej, to ustawa o pomocy społecznej będzie wyznaczać pewnie jakieś minimalne standardy, które muszą być spełnione i też można zakładać, że rodzic wtedy, który oddał dziecko do opieki, czy też dziecko samo się oddało do opieki takiego ośrodka, czy prowadzonego na zlecenie gminy, czy też przez gminę, no, będzie mógł mieć też roszczenia, uważając, że niespełnienie już tych wymogów z ustawy już jest na pewno niespełnieniem należytej staranności. Ale w przypadku tych naszych, nazwijmy to, dzikich świetlic, no to w tym momencie jakiś punkt odniesienia należyta staranność. Jak to rozumieć, to pojęcie? Jest to należyta staranność ogólnie wymagana w opiece nad dziećmi. Tak jak pan powiedział, w przypadku tych świetlic, nazwijmy je gminnymi, są szczegółowo opisane warunki, jakie winny spełniać, one są opisane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Są to bardzo wysoko postawione wymagania, zarówno co do kadry, która ma być zatrudniona w takim podmiocie, jak i co do wyposażenia takiego podmiotu, godzin jego pracy, etc. Natomiast w przypadku takiej, że tak powiem, prywatnej świetlicy, no jest to standard wymagany ogólnie w opiece nad dziećmi. To znaczy, tak jakbyśmy się opiekowali własnymi dziećmi, tak mamy się opiekować dziećmi cudzymi. Rozumiem, czyli tutaj po prostu wracamy do racjonalnego podejścia do zagadnienia. Tak, oczywiście w sytuacji, kiedy mamy zawartą umowę z rodzicami i w tej umowie mamy jakieś szczególne warunki, na przykład, że w czasie zajęć świetlicowych będą prowadzone zajęcia z angielskiego, no to oczywiście wtedy mamy dodatkowe obowiązki. Brak tych zajęć powoduje naszą odpowiedzialność. Dokładnie. Kontraktową. Tak. Odpowiedzialność kontraktową. Ale tak jak mówię, jest to już wtedy kwestia do uznania stron. Mhm. To znaczy rodziców i świetlicy.
Czyli reasumując, odpowiedzialność w przypadku, gdy coś się stanie dziecku, gdy coś będzie nienależycie wykonana, gdy ta opieka będzie nienależycie wykonana, załóżmy, że dziecku się jeszcze nawet nic nie stało, ale jakoś ta opieka tutaj nie była dopełniona według standardów. Nieważne, czy to jest gminne na zlecenie, czy to jest właśnie taka dzika świetlica, ta odpowiedzialność cywilnoprawna będzie ponoszona przez naszą organizację względem rodziców i będziemy ponosili, rozumiem, odpowiedzialność za szkody wynikłe przez nas w wyniku realizacji tych zadań niezgodnie z należytą starannością, tak? Ale z drugiej strony mamy tą odpowiedzialność karną opiekunów i oni w tym momencie doprowadzili do jakiejś szkody na zdrowiu, tak? Jak w tym momencie byśmy to traktowali? Czy tutaj są jakieś specyficzne przepisy karne, których się mamy obawiać, czy po prostu cokolwiek się nie stanie, a jest tylko przez kodeks karny wymienione, to jest zasadniczo na mocy artykułu 2 kodeksu karnego, który mówi nam, że za wszystko, co się podopiecznemu wydarzy, odpowiada opiekun, jeżeli zaniechał swojego obowiązku powstrzymania tego niebezpieczeństwa, no to wtedy już w grę wchodzą wszystkie możliwe przepisy kodeksu karnego. Będziemy zarówno odpowiadać za to, że dziecku na głowę spadł tynk i doznało uszczerbku na zdrowiu, a myśmy jako jego opiekun nie zapobiegli temu niebezpieczeństwu. Tak też będziemy odpowiadać za to, że na przykład, w czasie działania, dajmy na to, jakichś urządzeń elektrycznych, w sensie zabawek, uległo uszkodzeniu na przykład komórka dziecka, w sensie telefonu komórkowego. Również za to możemy odpowiadać jako gwarant. Także nie ograniczałbym tutaj odpowiedzialności tylko do odpowiedzialności za zdrowie jak dziecka. Jak komórka się zepsuje, to wtedy odpowiadamy karnie za to jako opiekun? Jeżeli, no to jest kwestia już wtedy z ustalenia, czy mieliśmy zamiar, by ta komórka uległa zniszczeniu. No nie mieliśmy zamiaru. No to jeżeli nie mieliśmy zamiaru, to odpowiadamy za to cywilnie. Przed organizacją, organizacja przed rodzicami. Dokładnie. A przed organizacją odpowiadamy o tyle, ile organizacja może nam przypisać tutaj odpowiedzialność. W tym no zgadza się, oczywiście. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że oczywiście na przykład przestępstwa przeciwko mieniu to są tylko i wyłącznie przestępstwa, gdzie sprawca działał w celu, czy to uszkodzenia, czy zaboru mienia. No tutaj zakładamy dobrą wiarę i dobrą wolę też osób, które opiekują się. Zgadza się, oczywiście, że zakładamy taką dobrą wolę, natomiast nie zmierzam do tego, by przypisywać tym osobom jakieś niecne zamiary. Zmierzam jedynie do tego, żeby wskazać, że możliwa jest odpowiedzialność za każde przestępstwo popełnione na szkodę dziecka, które znajduje się pod opieką. Tutaj jest warte na pewno podkreślenia to, że jest kwestia druga przy tej odpowiedzialności, która wydaje się być bardzo nurtująca, że owszem, tutaj my zagwarantujemy, że nic się nie stanie dziecku, no ale jest kwestia, że w ogóle część takich świetlic, część takich ośrodków działa w odniesieniu do konkretnych adresatów i często tymi adresatami są dzieci, gdzie opiekunowie prawni, załóżmy, albo nie są zdolni, albo nie są zainteresowani, albo nie wykonują swoich obowiązków. W związku z tym takie miejsce, taka świetlica na przykład, jednak stawia najwyżej tutaj interes dziecka. Dziecko gdzieś dobrze by było, żeby spędziło ten czas bezpiecznie, w przyjaznych warunkach, w sposób, który będzie na pewno pozytywny dla jego rozwoju. W związku z tym nie ma możliwości często po prostu dostarczenia, uzyskania tej zgody rodziców i pojawia się właśnie ten problem, na pewno u nas się mu nic nie stanie, no dobrze, no ale to dziecko jakoś do nas musi dojść, jakoś musi od nas wyjść, albo jesteśmy na wycieczce, to dziecko chce wcześniej wyjść na przystanku wcześniej na przykład, albo nam ucieknie w trakcie tej wycieczki, odłączy się od grupy, bo powie, że ono po prostu już chce iść. Czy my mamy jakieś możliwości przymusu, czy ten nasz wolontariusz, który się opiekuje tymi dziećmi często za jakieś drobne pieniądze, albo po prostu jako wolontariusz, często to są streetwalkerzy, którzy też nie tylko jako w wycieczkach czy w tych świetlicach, ale też po prostu wychodzą na ulicę i jakoś tam zajmują się tymi dziećmi, coś z nimi robią, spędzają z nimi czas.
jak tutaj ta odpowiedzialność by wyglądała? Wiem, że w tym momencie dużo rzeczy naraz przedstawiłem, ale może skupmy się najpierw na tym wychodzeniu, opuszczaniu tego lokalu, opuszczeniu wycieczki przez to dziecko. To znaczy tak, na pewno trzeba ten obowiązek opiekuna, czy też szerzej obowiązek opieki, ująć też w pewne kryteria czasowe. Oczywistym jest, że nie odpowiadamy za to, co dziecku się stało, zanim oddało się, powiedzmy, pod naszą opiekę. To jest oczywiste. Oczywistym jest, że odpowiadamy za wszystko, co dziecku się stało pod naszą opieką. Natomiast, jak pan słusznie zauważył, bardzo duży problem z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności to kwestia tego, kiedy dziecko może wyjść z naszej placówki, czy też oddalić się spod naszej opieki, ponieważ nie jest istotne to, gdzie jest sprawowana opieka, tylko że jest sprawowana opieka. Jeżeli dziecko jest pod opieką, to dziecko jest pod opieką tak w placówce wychowawczej, jak i na wycieczce. Natomiast rzeczywiście opuszczenie, że tak powiem, skrzydeł tej opieki, to kwestia zależna od bardzo wielu czynników. W pierwszym rzędzie pragnąłbym podkreślić, że jeżeli wiemy o tym, że opiekun nie wyraża zgody, czy też żąda od nas, byśmy nie wypuszczali dziecka samego, a tylko, że tak powiem, do rąk opiekuna. Czy to musi być pisemnie, czy ustnie od tego opiekuna? W jakikolwiek sposób. Jeżeli jednak wiemy o tym, że jest taki wymóg ze strony rodzica, czy też opiekuna, to wtedy nie możemy tego dziecka wypuścić samego z placówki, chyba że ukończyło już 15 lat. Wtedy powinniśmy skłonić je do pozostania w placówce, aczkolwiek nie możemy go do tego zmusić. Czyli siłą zatrzymać? Siłą zatrzymać go nie możemy. Stanowczo. Tylko środkami łagodnej perswazji, jak wiem. Dokładnie tak. Środkami łagodnej perswazji. Jednak, jak pan wspomniał wcześniej, zasadniczy problem powstaje w tej sytuacji, że w ogóle nie mamy żadnego kontaktu z opiekunami, więc ani nie mamy ich zgody na przebywanie dziecka w placówce, ani tym bardziej nie mamy zgody na opuszczenie przez dziecko placówki, czy też na zakaz opuszczenia takiej placówki. Czyli zostają nam w tym momencie dyrektywy ogólne prawa. Zostają nam w tym momencie dyrektywy ogólne prawa. I w tym momencie, wnioskując na podstawie przepisów szeroko pojętego prawa karnego, a więc zarówno kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń, a także przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, trzeba by wskazać kilka możliwych sytuacji. Pierwsza z takich sytuacji to sytuacja, kiedy przychodzi do naszej placówki dziecko, które nie ukończyło jeszcze lat 7. Jeśli takie dziecko przychodzi, to od razu po stwierdzeniu tego, że takie dziecko przyszło samo, powinniśmy zawiadomić odpowiednie służby, to jest policję. Ponieważ dziecko poniżej lat 7 w ogóle nie powinno przebywać samo na przysłowiowej ulicy. Dziecko takie może się bawić w miejscach, gdzie jest zapewnione całkowite bezpieczeństwo takiego dziecka, to znaczy na przykład w przeznaczonych do tego specjalnie parkach rozrywki. Natomiast jeśli dziecko samo do nas przyszło, no to przynajmniej musiało przejść samo przez ulicę. A jeżeli tak, no to rodzice już dopuścili się co najmniej jednego wykroczenia. Takie dziecko powinno zostać oddane pod opiekę odpowiednich służb państwowych. Czyli dzwonimy na policję. Czyli zasadniczo dzwonimy na policję. A policja, że tak powiem, z tym dzieckiem wie, co dalej zrobić. Teraz pytanie, w którym momencie my się mamy zorientować. Zakładam, że należyta staranność przy wykonywaniu naszego obowiązku zakładałaby, że powinniśmy już na samym wstępie się zorientować, czy to dziecko ma 7 lat, czy 6, czy 10. Tak. Zasadniczo tak. Natomiast jeżeli my się od razu nie zorientujemy i to dziecko sobie u nas posiedzi, pobawi się w naszej świetlicy, czy też placówce, nie rodzi dla nas jeszcze żadnej odpowiedzialności. Dlaczego? Ponieważ odpowiedzialność dla nas powstaje wtedy, kiedy my mu przestajemy zapewniać tą opiekę. Jak długo tą opiekę mu zapewniamy, tak długo wszystko jest w porządku. Ale jak pan słusznie zauważył, w którymś momencie trzeba świetlicę zamknąć. Tak. No i w tym momencie zaczyna się dla nas problem. Dlaczego? Ponieważ dziecka takiego samego na ulicę wypuścić nie możemy.
ponieważ my teraz świadczymy nad nim opiekę, i jeżeli my je samo wypuścimy, to my popełniamy wykroczenie. Pomimo tego, że już rodzice popełnili jedno wykroczenie. Ale teraz to my świadczymy opiekę nad tym dzieckiem. To z jednej strony. Z drugiej strony siłą zatrzymać go nie możemy. Ponieważ byłoby to przestępstwo z artykułu 211 Kodeksu Karnego. Z trzeciej strony cały czas będziemy odpowiadać też cywilnie, ponieważ prowadzimy cudze sprawy bez decyzji. Dokładnie tak. Więc tak, jeżeli teraz takie dziecko wypuścimy, nie wzywając policji, to będziemy odpowiadać za wszystko, co się temu dziecku stało, aż do momentu objęcia opieki nad nim przez rodziców. Przy czym oczywiście opiekę rodziców nie rozumiem w tym sensie, że dziecko przyszło do domu, zostało przytulone przez mamę i pocałowane w czółko, tylko mam na myśli sytuację, kiedy, że tak powiem, dziecko znajdzie się z powrotem w zakresie pojmowania przez zmysły rodziców. To znaczy zostanie, że tak powiem, zobaczone, usłyszane przez rodziców i że ci rodzice przejmą kontrolę, że tak powiem, przynajmniej teoretycznie nad tym dzieckiem. Oczywiście warto, ja tak słuchając Pana, chciałbym tutaj zauważyć, pewnie też osobom, które będą słuchać naszej rozmowy, jedną rzecz. Cały czas mówimy o teorii prawa, o tym, jak prawo to widzi z punktu widzenia takiego obiektywnego sędziego sprawiedliwego, który o wszystkim wie, ale w tym wszystkim nie można zapominać o tych aspektach dowodowych. Tak? Jak coś dowieść? Ale to już pewnie na pewno rozmowa na osobny temat zupełnie, ale gdzieś taka uwaga mi się nasunęła. Na pewno jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, no tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, że my mamy dowodzić, czy to dziecko doszło bezpiecznie do domu, czy nie doszło bezpiecznie do domu. My mamy wykonać nasze obowiązki. W kontekście dziecka poniżej 7 roku życia naszym obowiązkiem jest powiadomienie odpowiednich służb. I użycie środków łagodnej perswazji, żeby nie opuściło. I użycie środków łagodnej perswazji, ponieważ nie możemy go zatrzymywać siłą, ale z drugiej strony nie możemy go samego wypuścić na ulicę. Ale przez to, że się nie zorientowaliśmy, albo też nie pomyśleliśmy o tym, żeby się zorientować od tego dziecka, czy to dziecko ma 7 lat, czy nie. I pozwoliliśmy temu dziecku na to, żeby ono przez te kilka godzin u nas było, bawiło się i tak dalej. Czy przez to już nie zwiększa się nasza odpowiedzialność, bo my nie powiadomiliśmy od razu służb, że u nas przebywa takie dziecko poniżej 7 roku życia? Służb nie informujemy o tym, że dziecko poniżej 7 roku życia przebywa poza domem, czy poza kontrolą rodziców. Informujemy służby o tym, że jest 7-letnie dziecko bez opieki. No bo jest bez opieki. No więc właśnie, ono na pewno było bez opieki, kiedy na nas szło. Więc tu już mamy wykroczenie popełnione. Natomiast jak długo my się tym dzieckiem opiekujemy, tak długo my nie popełniamy wykroczenia. My działamy zgodnie z prawem, świadcząc właśnie opiekę dziecku, które takiej opieki wymaga. Moje pytanie wychodziło z tego, czy my faktycznie mamy uprawnienie, żeby w przypadku takiego dziecka do 7 roku życia, które zgodnie z prawem w ogóle nie powinno samo chodzić, że tak powiem, po ulicy, czy my w takiej sytuacji w ogóle mamy prawo przejmować na jakiś wyznaczany przez nas arbitralnie czas opiekę nad tym dzieckiem, czy raczej nie jest tak, że to nasze objęcie tej opieki ma się sprowadzać do jak najszybszego przekazania tego dziecka służbom? Zasadniczo, tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby dziecko było pod opieką prawnych opiekunów. Ważne, żeby dziecko było pod opieką jakąkolwiek. Jeżeli my podejmujemy się opieki nad takim dzieckiem, no to do 7 roku życia, to musimy mu zapewnić taką opiekę, aż do przekazania go odpowiednim osobom. To znaczy albo odpowiednim służbom, albo rodzicom, albo innym prawnym opiekunom. Oczywiście w takiej sytuacji, kiedy to dziecko przyszło do nas samo, że tak powiem, powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym służby. A, czyli jednak. Tak, dlaczego? Ponieważ takie dziecko najwyraźniej jest pozbawione odpowiedniej opieki ze strony rodziców. Nasza opieka jako osób prowadzących świetlicę czy inny ośrodek wsparcia dziennego jest siłą rzeczy tylko tymczasowa. Więc my, owszem, mamy obowiązek wezwania takiej służby jak najwcześniej, ale on jest obwarowany jakimikolwiek sankcjami dopiero w momencie, kiedy my się, że tak powiem, wyzbędziemy opieki nad dzieckiem. Jak długo dziecko pozostaje pod naszą opieką?
nasze zachowanie jest zgodne z prawem. Natomiast istnieje, przepraszam, nie jest, nasze zagrożenie nie jest zagrożone żadnymi sankcjami. Natomiast istnieje obowiązek społeczny, niekoniecznie prawny, by o takiej sytuacji dziecka poniżej 7 roku życia, pozbawionego opieki, poinformować odpowiednie służby. Społeczny, czyli tutaj wyjaśnijmy, za który jest to obowiązek wyznaczony przez prawo, ale za który prawo żadnej sankcji naruszenia tego obowiązku nie przewiduje. Dokładnie. Z drugiej jednak strony mogę sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie oczywiście te osoby pracujące w takiej świetlicy no, dobrze znają sytuację tych dzieci. Jednak to nie tak, że codziennie przychodzą jakieś inne dzieci, których oni nie mają nic pojęcia, co się u nich dzieje w domu. I teraz muszą rozstrzygnąć też trochę, jak rozumiem, we własnym sumieniu, czy powiadamiać o wszystkim policję, czy też samemu po prostu to dziecko odprowadzić. Ale jeśli się zdecydują odprowadzić samemu to dziecko, to wtedy odpowiadają za cały też ten czas, że tak powiem, drogi i opieki nad tym dzieckiem do... Dokładnie tak. I w tym momencie, jeśli to dziecko im nagle ucieknie z jakiegokolwiek powodu i tak dalej, to znowuż, jeśli coś się mu stanie, to będą za to odpowiadać i karnie, i cywilnie. I cywilnie. Tak jest. Jest tak dokładnie. Tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, czy dziecko znajduje się pod opieką opiekuna prawnego. To jest kwestia tego, czy dziecko ma opiekę. Jak długo dziecko ma opiekę, tak długo nie dochodzi do sytuacji, kiedy opiekunowi może być wymierzona jakaś kara. Natomiast jeżeli, tak jak pan wskazał, podejmiemy się tej opieki aż do drzwi domu, tak długo my jesteśmy jego opiekunami i tak długo my odpowiadamy za jego dobro. Kolejna rzecz, którą warto by było chyba podkreślić i też wyjaśnić i która rzutuje chyba, rzuca dobre światło na ujęcie tej odpowiedzialności opiekunów i organizacji, które prowadzą takie miejsca opieki nad dziećmi. To jest sytuacja takiego przeciętnego przechodnia, czyli każdego z nas, tak, który spotyka 5-letnie czy też dziecko do 7 roku życia na ulicy i ma dwie rzeczy do wyboru. Z jednej strony pewnie społeczny obowiązek zareagowania, ale tutaj, jak mówiliśmy, sankcje prawo nie przewiduje. Ale z drugiej strony jest też kwestia tego, że jednak zareagował. Tak? I coś zaczął jakąkolwiek rozmowę z tym dzieckiem, dowiedział się, że to dziecko ma 6 lat, że się zgubiło, że nie wie, co ze sobą zrobić. I w tym momencie, nieważne, czy to jest street worker organizacji pozarządowej, która się zajmuje wsparciem dzieci i młodzieży, czy pracownik gminnego ośrodka, czy też po prostu zwykły pan Kowalski, który wracając na zakupach albo na wyjściu na spacerze z psem, czy też wracając z pracy, co wtedy? Wtedy jesteśmy gwarantami, jesteśmy opiekunami takiego dziecka, aż do momentu przekazania go kompetentnym osobom. Nie byle komu, a kompetentnym osobom. Czyli nie innemu obywatelowi, który się też zainteresował? Czy taka rzecz może być, że podchodzi też inna jeszcze pani Kowalska, która też jest zainteresowana i ja w tym momencie już odchodzę i zostawiam to dziecko z panią Kowalską? Nie, w żadnym wypadku. A ta pani Kowalska może odejść i zostawić to dziecko ze mną? Przepraszam, nie bardzo rozumiem pytanie. No tak, skoro mamy takie do czynienia, to się zdarza czasami, tak. Taka widokówka z ulicy. Jest małe dziecko do 7 roku życia, które się zgubiło i płacze. I podchodzą obywatele, którzy się zainteresowali, wykazują to zainteresowanie tym dzieckiem. I to są obcy sobie ludzie. I ich podchodzi dwójka, trójka i zaczynają rozmawiać. Kto w tym momencie jest tym opiekunem? Czy wszyscy się szachują i muszą zostać w trójkę? Tak, wszyscy są opiekunem tego dziecka. Dlaczego? Ponieważ są opiekunami od momentu, kiedy objęli opieką to dziecko. To znaczy zapytali się, co się dziecku stało. Aż do momentu przekazania tego dziecka odpowiedniej osobie. Kompetentnej. Jeśli jest to na przykład galeria handlowa, zazwyczaj kompetentna jest ochrona. Czyli można uznać, że ochrona jest kompetentna. Tak, tak. Jeżeli jest to budynek publiczny, no to na przykład dozorca, stróż, czy inna osoba zajmująca się, że tak powiem, funkcjami porządkowymi w tym budynku.
Czy takie osoby, czy ta ochrona w galerii handlowej mają obowiązek przejąć? Tak, mają obowiązek przejąć taką, takie zagubione dziecko, ale jest to obowiązek niestety obwarowany tylko i wyłącznie sankcją cywilną. Ale też policja jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli to jest ulica, czy inne miejsce publiczne, to jest to policja, ewentualnie straż miejska, ewentualnie w wypadku, gdyby na przykład dziecko doznało jakiegoś urazu, również pogotowie. Rozumiem. Czyli możemy to zrobić albo w ten sposób, żeby znowu próbować zatrzymać. I tutaj wszystkie te uwagi dotyczące łagodnej perswazji i zatrzymania dziecka do 7 roku życia i wezwania odpowiednich służb będą się odnosić. Tak. Albo możemy stwierdzić, że w takim razie dostarczymy to dziecko, że tak powiem, do miejsca zamieszkania. Tak, dokładnie. I wtedy bierzemy na to też za siebie, za tą sytuację też bierzemy odpowiedzialność na siebie. Tak, dokładnie. To warto chyba wyjaśnić, bo skoro na pewno każdy przechodzień, że tak powiem, który się zainteresuje losem takiego dziecka ma taką odpowiedzialność, no to tym bardziej oczywiście, opiekun, no. Oczywiście, to jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej. Jeżeli dziecko przyjdzie do nas samo, to my go nie wyprosimy? A my go nie wyprosimy. A możemy w ogóle coś takiego zrobić? Przychodzi do nas dziecko, wiemy, że ono jest do 7 roku życia, nie chcemy mieć odpowiedzialności jako prowadzący taką świetlicę za siebie i po prostu go w ogóle nie wpuszczamy. W momencie, kiedy to dziecko, że tak powiem, przekroczy próg świetlicy, to jest ono już pod naszą opieką. Ale jeszcze nam się udało go zastopować, jeszcze nie weszło. Wtedy mamy społeczny obowiązek wezwania odpowiednich służb. Rozumiem, czyli w najgorszym wypadku można sobie wyobrazić też, że w ten sposób ktoś się wyzbywa tej odpowiedzialności. Tak. Wiemy, że zmieniło się prawo. Tak, teraz przejdziemy, nadal jesteśmy naokoło tego tematu, ale teraz powiemy sobie coś o zmianach legislacyjnych. No właśnie, jakie to są zmiany, kiedy wchodzą w życie? Zmiany można by określić jako kolosalne, a wchodzą w życie już 1 stycznia 2012 roku. Zmiany te są o tyle kolosalne, że jakkolwiek do tej pory mogliśmy wyróżnić 3 rodzaje placówek, które właśnie takie usługi, że tak powiem, opiekuńczo-wychowawcze świadczą, to znaczy placówki prowadzone przez gminę, placówki prowadzone na zlecenie gminy oraz placówki prywatne, tak teraz już te placówki prywatne będą musiały posiadać zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego miejscowo dla prowadzenia placówki. Żeby taką zgodę uzyskać, będą wymagane bardzo duże nakłady organizacyjne. Ponieważ taka placówka będzie musiała zatrudniać wychowawcę, który musi być wykształconym pedagogiem. Będzie musiała mieć kierownika, który musi być również posiadać pewne kwalifikacje w zakresie swego wykształcenia. Już nie tylko musi, nie tylko może to być pedagog, ale także może to być psycholog. Inna osoba, która ukończyła studia w zakresie na przykład nauki o rodzinie. Oprócz tego musi to być osoba oczywiście niekarana za przestępstwo umyślne, czy też umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba, która nie jest, ani nigdy nie była pozbawiona praw rodzicielskich. Osoba, która wykonuje ciążący na niej obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek oczywiście na niej ciąży. Oprócz tego będzie trzeba spełnić pewne wymogi techniczne, szerzej opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Podmioty, które w tej chwili prowadzą, że tak powiem, prywatne świetlice, będą musiały się dostosować do wymogów nowej ustawy w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Czyli mamy cały rok na dostosowanie się do tych warunków. I teraz tak reasumując, rozumiem, że na podstawie nowych przepisów będą funkcjonowały tak jak dotąd ośrodki prowadzone przez gminę lub na zlecenie gminy i tutaj w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego jest zlecane zadanie i przekazywane są środki na prowadzenie. I w końcu te nowe ośrodki, które działają za zgodą gminy, która jest kontrolowana też przez wojewodę, później spełniania tych wymagań. Tak, dokładnie. I to tutaj mamy ten obszar właśnie likwidacji tych takich ośrodków, miejsc, które dotąd były prowadzone, no można powiedzieć, że na dziko, bez jakichkolwiek tutaj uregulowań dodatkowych. Dokładnie tak. Przy czym należy podkreślić, że mimo tych wielkich zmian organizacyjnych,
wymogu posiadania zgody na prowadzenie placówki, wymogu posiadania wychowawców jako wykształconych pedagogów, kierownika, odpowiednich wymogów organizacyjnych. Trzeba podkreślić, że mimo to odpowiedzialność za dobro dziecka się nie zmienia. Czyli ta odpowiedzialność cywilna, o której myśmy rozmawiali dotąd, i odpowiedzialność karna, osobista, innymi słowy opiekunów, a cywilna organizacji względem rodziców i dzieci, tutaj dalej pozostaje. Tak, dokładnie tak, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, to nie jest odpowiedzialność za prowadzenie placówki, to jest odpowiedzialność za bycie opiekunem. Jeszcze jest jedna rzecz właśnie, która tutaj też na doradztwie się pojawiała a propos nowelizacji. Czy wolontariusze, którzy pracują na przykład jako street workerzy z dziećmi, czy też jako opiekunowie w tych świetlicach, w tych miejscach opieki dla dzieci, czy oni mogą też być tymi wychowawcami, jeśli przez ten okres 3 lat? Tak, wymóg posiadania wykształcenia pedagogicznego posiada pewien wyłom, mianowicie tego wykształcenia nie wymaga się od osób, które mają 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. I może być to udokumentowane również wolontariatem? Może to być udokumentowane również wolontariatem. Na przyszłość jest to już takie rozwiązanie, że osoba taka może zdobyć takie doświadczenie jako pomocnik wychowawcy działający w charakterze właśnie wolontariusza. Na przykład. Na przykład, oczywiście. Oczywiście na przykład w charakterze wolontariusza, ale tak jak powiedziałem, no musimy mieć wychowawcę, przynajmniej jednego, na każde 15 dzieci, które mamy pod opieką faktycznie w danym momencie. W danym konkretnym momencie, a nie w ogóle zapisane. Tak. Rozumiem. Jeszcze na sam koniec... To znaczy, w pewnym sensie no, trzeba powiedzieć, że na ilość dzieci zapisanych, chyba że mamy zapis, że więcej niż jednocześnie więcej niż 15 dzieci nie może przebywać. Bo jeżeli istnieje teoretyczna możliwość, że dzieci będzie na przykład 16, no to my musimy być na to przygotowani, żeby prowadzić taką placówkę. No tak, a jeśli jest zapis, że maksymalnie 15, to wtedy co najwyżej ktoś by musiał udowodnić, że w tych okolicznościach konkretnych było ich więcej niż 15 i brakowało drugiego wychowawcy. Co chciałem jeszcze tak podsumowując, dziękując za rozmowę, to jednak w ramach takiego podsumowania zakreślić, jakbyśmy mogli tak graficznie sobie wyobrazić tą odpowiedzialność za zdarzenie, które generuje jakieś szkody czy straty po stronie dziecka, to rozumiem, że z jednej strony by strzałka poszła z odpowiedzialnością karną wobec naszego opiekuna, tak jest, który tutaj by odpowiadał, o ile by przepisy karne jakiekolwiek, o ile by znalazł taki przepis karny, który można mu byłoby przepisać. Czyli na przykład na siłę zatrzymał 16-latka, chociaż nie było żadnej woli rodziców, a wiemy, że powyżej 15 roku życia to dziecko już może zrobić, co uważa za stosowne, jeśli chodzi dokładnie o wyjście, tak, opuszczenie pracy. Dokładnie tak. Z drugiej strony mielibyśmy strzałkę z odpowiedzialnością cywilną za to zdarzenie do organizacji. Tak, i ta organizacja będzie odpowiadała albo z tytułu tej umowy, regulaminu, który zaakceptowali rodzice, czy to z tytułu tego, że nie należycie wykonano obowiązki i dziecko poniosło szkodę, czy też z tytułu tego, że po prostu nie było lekcji angielskiego, za które rodzice zapłacili na przykład. Ale też będziemy mieć strzałkę, o której nie rozmawialiśmy, bo to też nie było poświęcone, temat nie był temu poświęcony, ale jednak to warto podkreślić, strzałkę pomiędzy organizacją a opiekunem, a odpowiedzialność cywilnoprawną za nienależyte wykonanie swoich obowiązków jako opiekuna. Taki regres. Tak, dokładnie tak. No jest to kwestia, że tak powiem, wewnętrzna, ponieważ tematem dzisiejszego spotkania jest raczej odpowiedzialność w stosunkach między beneficjentem opieki a opiekunem, czy też podmiotem świadczącym szerzej pojętą opiekę. Natomiast istotnie, jeżeli dojdzie do sytuacji, że z winy opiekuna dziecku wyrządzona zostanie szkoda, za tą szkodę odpowiedzialny cywilnie będzie podmiot prowadzący placówkę. Jest prawdopodobnym, że odszkodowanie dziecko od tego podmiotu uzyska. No i wtedy rzeczywiście z tytułu nienależytego wykonania swoich obowiązków za tą szkodę może odpowiadać w stosunku do podmiotu prowadzącego placówkę taki opiekun. Nieważne, czy to zleceniobiorca, wolontariusz,
czy też po prostu pracownik. Jest to absolutnie nieistotne w tym momencie. Ewentualnie może to mieć wpływ na zakres tego obowiązku. Jak wiemy, pracownicy mają ograniczenie do trzykrotności wymiaru. Dokładnie. O to jeśli było to zrobione niespecjalnie, tak nie umiesz. Tak, tak, dokładnie o to chodzi. Dziękujemy w takim razie bardzo za rozmowę i mamy nadzieję, że Państwo nie będziecie mieć tych problemów w praktyce funkcjonowania swoich organizacji. Wywiad powstał jako materiał dodatkowy z konsultacji eksperckiej w ramach projektu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka, NGO 2.0 i Prawo, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku.